Jak ustalić wynagrodzenie za czas zwolnienia z powodu działania siły wyższej? Wynagrodzenie za czas tego zwolnienia oraz wynagrodzenie za czas przepracowany należy ustalić osobno. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z tytułu działania siły wyższej stanowi połowę wynagrodzenia ustalonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, przy czym składniki zmienne pobiera się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie. Ustalenie wynagrodzenia w tej sytuacji będzie zatem wymagało ustalenia wynagrodzenia stałego osobno oraz zmiennego osobno. Po pierwsze, stałe składniki wynagrodzenia należy sumować oraz podzielić przez nominalny czas pracy, czyli czas przypadający do przepracowania w miesiącu, w którym wystąpiło to zwolnienie, a następnie przemnożenie wyniku przez 50%. Po drugie, zmienne składniki wynagrodzenia, sumę składników zmiennych, należy podzielić przez czas faktycznie przepracowany, godziny przepracowane, i tak otrzymany wynik należy również pomnożyć przez 50%. Tak ustalone kwoty należy pomnożyć przez liczbę godzin zwolnienia. Z kolei w celu ustalenia wynagrodzenia za czas przepracowany należy wyliczyć pomniejszenie za czas zwolnienia z powodu działania siły wyższej. Pomniejszenie to należy wyliczyć w przypadku stawki miesięcznej poprzez podzielenie stawki miesięcznej przez nominalny czas pracy, czyli godziny przypadające do przepracowania w miesiącu, i tak otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Tak otrzymany wynik należy odjąć od pełnej kwoty wynagrodzenia nominalnego.